Witam, koziorożce. Zobaczmy, jak miesiąc wrzesień będzie chciał się dla Was tutaj kształtować, co będzie chciało się pokazać w energiach. Dzisiaj kilka aspektów więcej. Mam nadzieję, że pójdzie sprawnie. Zobaczymy. Karty oczywiście Waszej mocy, Waszej autentyczności na sam koniec, a więc co chce Wam kosmos powiedzieć w kwestii Was samych. Patrzymy. Koziorożec i wrzesień 2024. Jaką energią może wokół Was wibrować? Wypadają. Te, co wypadają, zostawiam, bo chcą widocznie coś powiedzieć. Co jest potencjałem tego miesiąca? A więc co ten miesiąc może Wam zaoferować, jeżeli po to zechcecie sięgnąć? Co jest potencjałem tego miesiąca? Co może być potencjałem tego miesiąca dla koziorożca? Co jest wyzwaniem, a więc co trzeba będzie może zrobić, aby ten potencjał móc wykorzystać? Co jest wyzwaniem? Co jest wyzwaniem tego miesiąca dla koziorożca? A więc wrzesień, jakie wyzwanie może stawiać przed koziorożcem? Co miłości we wrześniu dla koziorożca? Tak ogólnie, co w pracy dla koziorożca, też w finansach. Dwie Wam wyskoczyły, zostawiamy. I jaka jest rada dla Was? No dobra, bardzo taka potrójnie do interpretacji dosyć oczywista. Pod spodem aura miesiąca, czy też takie wpływy, które mogą wibrować wokół Was, a więc czy też dzieją się już wokół Was, czy w Was samych. No i pokazuje się, słuchajcie, że na bazie pewnej jakiegoś takiego spadku energetycznego, jakiegoś takiego zwodniczego planu, słuchajcie, diabelskiego, być może chwyciłyście się za siebie, zrobiłyście jakiś ruch, krok. No i w tej chwili pokazuje się dla Was rycerz kielichów gdzieś tutaj w tle. Rozpędzony, entuzjastyczny, radosny, z rozpostartymi szeroko ramionami, pędzący na oklep. No słuchajcie, bardzo malowniczy obraz chęci pójścia za tym, co być może jest dla Was no, takim jakimś nowym celem albo właśnie szukaniem głębszego sensu czegoś. A więc możecie też być, może tak Was gdzieś tutaj energia pchać lub gnać, albo możecie po prostu potrzebować w sobie rozpoznawać większe emocje, albo też możecie mieć potrzeby właśnie kontrolowania, czy też rozpoznawania w sobie tego, co tej kontroli wymaga. Jeżeli mowa o emocjach, czy uczuciach chociażby, albo no tak w ogóle gdzieś pogadanka ze sobą może mieć tutaj dla Was większe znaczenie. Może ten miesiąc też Was trochę tak gdzieś no, przenosić z czasu tego wakacyjnego na ten czas już trochę bardziej dynamiczny, być może też zawodowo, jeżeli chodzi o pomysły, które być może jako natchnione wprowadzić będziecie chciały właśnie w tym nowym sezonie tego nowego roku numerologicznego, który już tuż, tuż. No ale zobaczmy jak ten miesiąc. A więc miesiąc wrzesień dla koziorożca, co jest, słuchajcie, potencjałem, co jest wyzwaniem, co w miłości, uczuciu. I co w pracy? Oj, koziorożce, co tak macie ciężko, słuchajcie, ale to nie będziemy się tak przejmować tym. Zacznę może od, nie wiem od czego zresztą mam zacząć, może się chyba zacząć od tego, żeby się przesunąć troszeczkę w głąb z tym czytaniem. No więc tak, być może entuzjazm i chęć, pasja, a może chęć potrzeba kontrolowania uczuć jest tutaj Wam bardzo ważna w tym miesiącu, ponieważ są być może wśród Was koziorożce, które zostały gdzieś, nie chcę powiedzieć, że poranione, ale może nadużyta została Wasza dobroć, może została wykorzystana Wasza naiwność. Może gdzieś dałyście się porwać no, jakiejś sytuacji, która trochę mi się tutaj tak w tle to pokazuje, że być może dałyście się porwać czemuś, co miało was sprawić, że no właśnie, że będziecie odbierani bardzo sensownie, bardzo tak profesjonalnie, czy też bardzo tak w zaufaniu, w ujęciu bycia naprawdę odpowiednim miejscem, osobą na odpowiednim miejscu. Może nawet
porzuciłyście coś innego, aby działać właśnie w tę stronę. No i tutaj się pokazuje, że coś was zawiodło, że coś poszło nie tak. I to coś, co poszło nie tak, było troszeczkę gdzieś tam po drodze, być może przez was samych, źle ukierunkowane, może źle zinterpretowane, może nadinterpretowane, a może też wam potrzebne do tego, żeby raz jeszcze dać sobie pewną szansę, czy raz jeszcze spróbować, bo jakiś ładunek emocjonalny nie był w tym wszystkim adekwatny. Nie wiem, o co chodzi, tak mi się tutaj pokazuje. Ogólnie, słuchajcie, z miesiąc dziewiątka buław. Dziewiątka buław, więc taka, słuchajcie, no gdzieś potrzeba wytrwania. Potrzeba wytrwania, potrzeba być może także zrobienia sobie jakiegoś odpoczynku, więc być może są tu wśród was te koziorożce, które będą planowały urlop, bo jest tutaj pokazana jakaś taka walka z wytrzymałością, więc może ten miesiąc też was kierować w stronę takich was, którzy będziecie trochę bardziej dbać o siebie, którzy bardziej będziecie zauważać swoje własne potrzeby, którzy będziecie wiedzieć, gdzie i z czym wyhamować, jakich emocji używać, albo będzie ten miesiąc wam trochę pokazywał na bazie pewnych rozwiązań, czy też pewnych sytuacji międzyludzkich, no właśnie, co powinno być dla was najbardziej adekwatne. Miesiąc ogólnie też nie jest zbyt hojny, muszę powiedzieć, jeżeli chodzi tutaj o uczucia czy emocje. W sprawach bardziej przyziemnych, to co jest potencjałem tego miesiąca, pokazują się także ludzie, pokazują się bratnie duże, pokazują się możliwości dla was zobaczenia, dostrzeżenia czegoś bardziej, czegoś głębiej. To być może potencjał spotkań także, okazji mówiąc po prostu, a więc może tutaj być chęć poświęcania uwagi temu, co kochacie, bycia spójnym, jak widzicie jest tutaj to lustro, a więc dostrzeżenia winnych samego siebie albo siebie samego w kimś i nie tylko na poziomie tego, co jest miłosne, ale przede wszystkim na poziomie tego, co jest skomunikowane, co jest czasami bardzo intymne, czasami bardzo takie delikatne i subtelne, sensualne także, a więc dla jednych to będą możliwe być może romanse lub sytuacje, które właśnie będą chciały porwać wasze serducho i próbować gdzieś ulokować uczucia. No ale dla innych to mogą być po prostu też sytuacje i możliwości, potencjał do tego, żeby jakoś tak zaufać czemuś. Nie chcę powiedzieć, że się zmienić, ale że zaufać czemuś. Może samemu sobie, a może się przyjrzeć sobie bardziej. Wyzwaniem natomiast dla was. Wyzwaniem będzie to, co jest w paziu buław pokazany, a więc wyzwaniem mogą być dla was ci młodsi. Mogą być dla was pewne niepohamowane lub nieprzemyślane, niekiedy ryzykowne, słuchajcie, działania, ale także takie odkrywcze, czy takie olśniewające, no jakąś myśl, czy jakiś przebłysk, może być tutaj dla was bardzo ważny. Tutaj wyzwaniem dla was może być to, żeby dobrze rozpoznać i się nie pomylić i nie pośpieszyć się z oceną tych i tego, co może być takie czarowne, co może być takie, no właśnie, ukochane, czy też takie apetyczne. Ważne jest tutaj, żeby się nie zapętlić w taką sytuację, w której dociążacie siebie lub system swoich możliwych kroków czy działań tym, że nie do końca rozpoznaliście podłoże, że być może środowisko przerasta was albo przerasta wasze oczekiwania, czy też w ogóle nie pasuje do was, może jest kompletnie inne w intencjach, czy bardziej lub inaczej zaawansowane w kwestiach, do których być może podchodzicie bardzo spontanicznie lub czasami może trochę naiwnie. A więc tutaj być może kwestia perspektyw będzie dosyć ważna w tym miesiącu. Dali bliżej, jak daleko i jak blisko, jak mojemu sercu jest to bliskie, jak daleko sercu jest to, na co patrzę, czy czym się zajmuję, jak bardzo daleko czy blisko jestem ja w stosunku do tych miejsc, do tych okazji, do tych ludzi, do ich postępu. Tak mi się tutaj pokazuje, mogą być to różne tematy, pamiętajcie, mogą być to tematy sercowe, ale mogą być to też tematy zawodowe, a więc czy ja rozumiem to środowisko, czy ja jestem w tym środowisku za pan brat, czy ja może nie tyle, że dojrzałem, ale
Czy to jest w ogóle moja bajka? Czy to są te punkty na mapie, na które ja chcę zwracać uwagę? Czy interesuje mnie coś zupełnie innego? No tutaj takie mogą się pojawiać i potencjały, i zamieszania, i wasze wyzwania, i wasze rozterki. Na tym poziomie możecie się gdzieś troszeczkę nie czuć komfortowo w tym miesiącu, czy też może was trochę przerastać, jeżeli już w tym jesteście i trwacie. No, ta kwestia bliży ideali, a więc tego, jak coś ostro widzicie, ile jeszcze nie widać, co można zobaczyć, a co powinniście, a czego nie widzicie, lub w co mnie gna, pcha automatycznie, w co mnie niesie. A ja nie do końca na przykład czuję się na siłach, czy nie wiem, czy to jest dobry moment, żeby taką intensywność uwagi w to wkładać. To mogą być takie, słuchajcie, kwestie. To może być międzyludzko, to może być na poziomie skupienia waszej uwagi, na poziomie zainteresowania się tematem jakimś, wejścia w jakąś społeczność, chęci jej się podporządkowania albo konieczności, no właśnie, spełnienia jej pewnych oczekiwań. Tu mogą być też pewne dysonanse. W miłości niestety pokazuje się dla was, słuchajcie, ta piątka nieszczęsna tych monet, a więc tutaj mogą być jakieś niedobory, mogą być jakieś deficyty delikatne. Może się pokazywać no, jakaś taka dysproporcja czy no, nieharmonijność pewnych spraw, ale dla pocieszenia powiem, ponieważ są to kwestie monet, które się tu pokazały, no może być tak, że na coś was nie będzie stać, albo kogoś nie będzie na coś stać, tak dosłownie jak i w przenośni, więc może być tak, że nawet jeżeli ktoś wam się spodoba, no czy on, czy wy, być może tej osoby pomimo wszelkich starań lub chęci, albo zapału, nie będzie stać na przykład na to, żeby poczynić jakiś głębszy chociażby ruch, bardziej może zaawansowany. Czuję też taką energię, słuchajcie, zapartego tchu, a więc może ktoś nie być gotów na czyjąś gotowość, o tak powiem. Tak mi się tutaj dziś pokazuje. A więc ktoś może być szybszy, aniżeli wymaga tego okoliczność, albo ktoś może być szybszy niż środowisko, w którym przebywa i od którego to środowiska zależą także dalsze kroki tego kogoś, bo to możecie być wy, to może być wasi bliscy, to mogą być też osoby, które po prostu was się także może podkochują albo wami interesują, a wy nie do końca na to jesteście na przykład gotowi. W pracy natomiast pokazała się dziesiątka buław i pokazała się arcykapłanka, a więc jeżeli zajmujecie się ezoteryką, to może być tak, że będziecie mieli w tym miesiącu niestety troszeczkę gorszą kondycję, jeżeli chodzi o to, co jest trzecim okiem. Może chodzić o kwestię skupienia, a może też chodzić o po prostu takie no gdzieś przeciążenie. I bez względu na to, jaki zawód macie, wykonujecie, może chodzić tutaj o pewnego rodzaju takie delikatne wypalenie zawodowe, czy też taką potrzebę odpoczynku, czy no ogólnie przeciążenie organizmu, czy koncentracji. Uważajcie też tutaj w pracy na to, jeżeli wykonujecie zawody niezwiązane z tym, co para, czy psychologiczne, ale czy społeczne, ale zupełnie innego rodzaju pełnicie funkcję. Zwróćcie tutaj uwagę na to, czy wasza rola nie jest za bardzo dociążona, jeżeli chodzi o kwestię autorytetu, czy chociażby odpowiedzialności, jaka na was ciąży. Czy również nie dajecie sobie za bardzo na głowę wejść poprzez to, że przymykacie oczy na pewne sprawy, których widzieć nie chcecie. Rada dla was też się pokazała dosyć specyficznie, bo pokazała się i dwójka mieczy, i pokazała się siódemka buław. A więc odstąp od tego, co jest siłowe. Ale również trzecia karta, która mi się pojawiła, mówi, skup swoją uwagę na tej walce wewnętrznej, która może cię doprowadzić do faktycznego twojego świata wartości. Co tym światem jest? O to warto zawalczyć, nad tym się warto zastanowić. I taka jest dla ciebie rada, drogi koziorożcu. A więc nie podejmuj walki także z tym, co nielogiczne, czy to, co ciebie nie przekonuje. Nie działaj pośpiesznie, a również inteligencją hamuj postęp tych spraw, które mogą w ciebie później uderzać. Tutaj także się broń przed pewnego rodzaju krytyką, ale w sposób zapobiegawczy, w sposób mocno kontrolowany. Tu wyraźnie się pokazuje, że emocje powinny być pohamowane przez rozum, że emocje, czy kroki, czy działania powinny być pohamowane przez wstrzymanie, ale także znaj, czy też poznaj, o co warto walczyć. A może zadaj sobie pytanie, czy to, co dzisiaj stanowi dla ciebie priorytet, jest warte tej ceny. Tak się dla kogoś pokazuje takie przesłanie.
Jaka karta jeszcze waszych osobistych predyspozycji i kosmicznych mocy, a więc co kosmos chce powiedzieć koziorożcom? A kosmos chce ci powiedzieć, że każda myśl jest instrumentem kreacji, tworzenia. I na odwrocie jest napisane stwórz z tego muzykę. A więc twoja myśl kreuje działanie, to działanie kreuje pewnego rodzaju reakcje, które lawinowo tworzą kolejne. I tak powstaje ta muzyka, a więc ten miesiąc dla Ciebie, koziorożcu, jest taki trochę do przemyślenia, ale też do wstrzymania siebie zbyt popędliwego albo zakochanego w rzeczach, które trochę jak ten fałszywy bliźniaczy płomień mogą się wydawać tym, czym powinny się wydawać, a gdzieś to lustro pokazuje, że jesteście tylko pozornie do siebie podobni. A więc tu uwaga na tych, którzy mogą właśnie budować fałszywe poczucie zaufania, którym moglibyście ich obdarować. Uwaga także na tych, którzy idą zupełnie inną, indywidualną drogą, która nie musi być tożsama z waszą, pomimo że, no wiecie, gdzieś kierunki są te same, ale no właśnie, zwrot może być zupełnie przeciwny. Przypatrzcie się temu, zobaczcie, słuchajcie, rozpoznawajcie i nie śpieszcie się. Tak jak według mojego czytania, nie śpiesz się z niczym. Zwłaszcza w przyswajaniu nowych informacji, zwłaszcza w takim podejściu bardzo entuzjastycznym, ale też zatrzymanym, zawieszonym na sensie tego, czego doświadczysz po raz pierwszy, czy tego, co wymaga jeszcze no, jakiegoś okresu wzrostu, dojrzenia, przepoczwarzenia się czasami. Ale twórz przygodę tą muzyką, twórz codzienność melodią, która nie tworzy fałszywych dźwięków, tylko wydobywa twój osobisty rytm serca. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Hej.